posprzątałem specjalnie dla was. Witam wszystkich, którzy się na mnie śmiertelnie nie pogniewali. O, no cóż, poza przepraszam, nie wiem, kilkoma słowami wytłumaczenia, jeśli coś oczekuję, nie mam nic szczególnego do powiedzenia na swoją obronę. Otóż moja wyprawa nigdy nie była radosną przygodą. No i pokazała moje słabe strony, między innymi stronę psychiczną. Wiele razy w czasie tej wędrówki się załamywałem. No i to może tyle w tym temacie. A kto od początku to rozumiał, lub w trakcie to zrozumiał, może wyczekiwał kolejnych moich filmów, tego zapraszam do oglądania mojej nowej aktywności. Po roku i półtora miesiąca błąkania się po świecie znalazłem ludzi, którzy udzielili mi schronienia. Od razu uprzedzam pytania, czy na stałe, a któż to może wiedzieć. I dali mi możliwość powrotu do mojego zajęcia sprzed mojej wyprawy, a więc robienia witraży. Czy ja będę jeszcze wędrował? Bardzo bym chciał. Natomiast zarówno jest to uzależnione od wielu czynników, na które mam i nie mam wpływu, między innymi od stanu mojego zdrowia. Żeby się tutaj nad tym nie rozwodzić, nie jest lepiej. Póki co mam nadal dwie nogi, a więc jeszcze jestem w stanie jeździć na rowerze, aczkolwiek może nie tak ekstremalnie, jak to by było przez ten ostatni ponad rok. A tak jeszcze przyszło mi do głowy, jeśli mamy się usprawiedliwiać, pandemia koronawirusa nie jednemu z was dała namiastkę życia w izolacji. Bo tak należy postrzegać moją wędrówkę. I dla wielu z was miłe to zapewne nie było. Dobra. No mam dach nad głową. Mam co jeść. Natomiast nadal chciałbym móc robić coś, co po mnie zostanie, co dla kogoś będzie stanowiło jakąś wartość, również wartość ekonomiczną, a więc tak, będę próbował wam również coś sprzedać. Tak, znowu będę prosił was o pomoc, jeśli macie taką chęć. Bo tak, po to upublicznia się swoje życie, między innymi, by dzielić się z innymi, a w zamian otrzymać, znaleźć klienta, otrzymać pomoc i tak dalej, i tak dalej. Witraże. Trudna branża, ponieważ witraże uchodzą powszechnie za kosztowne, drogie. I pewnie takie są. Dlatego zanim pokażę wam, na czym polega ta praca, porozmawiamy troszkę o tym, czemu witraże są drogie. Witraże zawsze były drogie. Nawet w średniowieczu, kiedy święciły swój najbardziej rozbuchany okres, no były kosztowne, cenne, trudne do wykonania. Dziś dzięki panu, który nazywał się Tiffany, ja nie będę wam opowiadał o nim, witraże zawitały pod strzechy w wyniku tego, że można wykonać je przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu środków i przy, ze względu na użyte materiały, pewnej łatwości w ich tworzeniu, w porównaniu z tworzeniem witraży klasycznych w oprawie ołowiowej, takich jak widujecie w kościołach. Witraże w domu. No witraż oczywiście najlepiej wygląda w oknie. No witraże
wykonywane tą metodą w oknie są niesamowicie drogie, niesamowicie pracochłonne, ale do okien będę miał dla Was inną propozycję, aczkolwiek oczywiście ktoś może chcieć mieć tak wykwintny witraż w oknie. Ale witraże w domu mogą występować w wielu odmianach. Mogą być pięknymi lampami, mogą być lustrami, mogą być przeszkleniami mebli, mogą być przeszkleniami, przepierzeniami między pomieszczeniami. No mogą pewnie być jeszcze w wielu miejscach, które nawet do głowy mi nie przychodzą. Mogą być bibelotikami. O, pokażę Wam. Sorry za szuranie po fotel. O, dokładnie tą samą metodą, którą wykonujemy witraż, jest wykonane to drzewko. Technologia jest taka sama, a więc są to elementy szklane, lutowane lub klejone do elementów metalowych, cynowanych i patynowanych na różne kolory. Drzewko nam to towarzyszy. Czemu witraże są drogie? Pierwsza rzecz potrzebna do wykonywania witraży to szkło. Szkło specjalne. Moi kochani, to szkło ma fakturę, jedno z jednej i drugiej strony, różną fakturę. Ma, jak widzicie, przeróżne kolorystyczne aspekty wewnątrz. Z zewnątrz, moi drodzy. To nie jest szkło malowane, pokrywane jakąś glazurą, naklejką. Ono już w procesie produkcyjnym jest takie i dlatego jest drogie. Jak bardzo drogie jest takie szkło? Najmniejszą ilością, jaką można kupić na rynku, są płytki o wymiarach mniej więcej 30 na 30 cm u większości sprzedawców, u niektórych troszkę większe. Wiadomo, na mniejsze po prostu nie opłaca się tego szkła ciąć, wysyłać i tak dalej. Zakup właściwie możliwy jest poza wielkimi miastami, w których istnieją firmy, które parają się takimi rzeczami. Zakup jest możliwy właściwie tylko i wyłącznie przez internet. Ile kosztuje takie szkło? Takie szkło, taka płytka 30 na 30 cm to wydatek rzędu 27-8 zł w najmniejszej kwocie do nawet kilkuset złotych, w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest szkło. Oczywiście najtańsze szkło to szkło jednolicie białe lub jednolicie czarne, w pełni przejrzyste, o jakimś takim standardowym kolorze, czerwony, niebieski. To są szkła stosunkowo tanie. Wszelkie faktury, te wszystkie smugi i tak dalej podnoszą wartość szkła i ono jest coraz droższe, aż do kilkuset złotych za taką płytkę. To konkretne szkło po około 50 zł to i około 80 zł to szkło. Za taką płytkę oczywiście. Tutaj mamy rozpoczętą pracę, która jest zrobiona z tych dwóch rodzajów szkła, tylko i wyłącznie. Obie te płytki w całości zostaną właściwie zużyte na tą pracę. A więc mamy koszt około 130 zł w postaci szkła. Czy to jest największy koszt? Tak, jest to największy koszt w całości, natomiast nie jest jedynym trudno bagatelizowalnym. Drugim takim kosztem jest cyna, czyli spoiwo, którym łączymy to. Kochani, taka sztabka około 25 deko i kosztuje 25 zł, a więc mamy około 100 zł za kilogram. To taka średnia cena. Cynę na rynku można kupić od 80 zł za kilogram do nawet 140 zł. Próbowałem tej najtańszej, niestety mnóstwo zanieczyszczeń, więc jak widzicie, używam ceny w takiej średniej cyny, w takiej średniej cenie. Cyna. Cyny w takiej średniej cenie jest to dokładnie 100 zł za kilogram. Ile cyny potrzeba, by wykonać to coś? Potrzeba około kilograma. A więc mamy kolejne 100 zł. Koszt materiału to już 230 zł. Jest tu jeszcze drut, który kosztuje kilkanaście złotych. Używamy takiej taśmy, której rolka też pójdzie na tą lampę mniej więcej w całości i kosztuje ponad 30 zł. Używamy chemikaliów w niewielkich oczywiście ilościach, patyna do nadawania barwy lutą, przepraszam. No i oczywiście, moi drodzy, prąd. A więc
spokojnie możemy mówić o tym, że koszt materiału tego czegoś to będzie minimum 250 zł. Dużo. Dużo. Wykonanie tego czegoś, co to jest, to za chwileczkę powiem. Ja na tym etapie to jest około 10 godzin pracy, więc można spokojnie szacować, że będzie to około 20 godzin pracy. Ja nie będę wyceniał pracy. Każdy z Was pracuje, zarabia jakąś stawkę na godzinę lub jest w stanie swój zarobek, jeśli jest, nie wiem, zadaniowo płacony, jest w stanie go podzielić przez ilość godzin, którą poświęca na swoją pracę, jest w stanie obliczyć, ile jego godzina pracy jest warta. Każdy z Was również ma jakieś oczekiwania, ile ta godzina powinna być warta. Ja zostawiam to Wam, jeśli będę prezentował moją pracę, będę mówił po prostu o ilości godzin, jaką poświęciłem na tą pracę, a Wy sami możecie złożyć ofertę zakupu mojej pracy, jeśli taką będziecie chcieli posiadać. Ja zrobię teraz cięcie, ponieważ mam bardzo mało pamięci w telefonie, zgram ten filmik i polecimy dalej. Pamięć sprzętu nagrywającego wyczyszczona, więc wracamy do tematu. Rozmawialiśmy o pracochłonności i kosztach wykonania takiego witrażu metodą Tiffany'ego. Jak więc widzicie, jest to pracochłonne, przy czym mówimy tutaj o samym wykonaniu stricte pracy przy witrażu. Oczywiście dochodzą do tego, akurat w tym wypadku nie, ale o tym za chwileczkę. Dochodzą do tego prace projektowe, trzeba witraż narysować, przekopiować go na jakiś bardziej trwały materiał, przeskalować do odpowiedniej skali i stworzyć sobie szablony. Później szablony przenosi się na szkło i zaczyna się praca stricte przy witrażu. Oczywiście wykonuję również takie witraże, natomiast bardzo lubię pracować tak jak w tym wypadku, bez projektu. A więc mam jakiś ogólny zarys, jak to ma wyglądać w swojej głowie, a wykonanie robię na zasadzie kroczek po kroczku, bez szablonów i rysunków, dopasowując każdy kolejny element do tych, które już istnieją w pracy. Jest to jeszcze bardziej żmudne i pracochłonne, aczkolwiek pomija ten cały akt projektowania, tworzenia szablonów itd. Jest w takich witrażach coś, co mnie urzeka, czy w ogóle w takich pracach ręcznych, które są robione tak ad hoc, tak spontanicznie, to fakt, że są wyjątkowo dużym rękodziełem. Otóż lubię takie stwierdzenie, że w efekcie pracy ludzkiej widać drżenie rąk człowieka, który to wykonywał. W takich pracach widać bardzo wyraźnie. Dla jednych to wada, dla mnie to zaleta. Taka praca jest niepowtarzalna. Ktoś, kto nabędzie taki przedmiot, może być przekonany, że ma jedyny istniejący taki przedmiot. Nigdzie w sklepie, na wystawie, w internecie nie znajdzie drugiego takiego. A jeśli nawet, to będzie to już kopia tego, który posiada on, wykonana na podstawie zdjęć lub czegoś takiego. Tak właśnie wykonywana jest ta praca. No i może już dość tego nudzenia. Co to jest? No wygląda jak dzbanek, natomiast będzie to klosz lampy. A wygląda jak dzbanek, ponieważ szablonem do tego jest dzbanek. Razor, jak to woli. Będzie to klosz lampy. Tutaj w środku będzie źródło światła, czyli żarówka. Oczywiście w tym miejscu nastąpi zwężenie tej konstrukcji. No i będzie to lampa albo wisząca, która będzie wisiała w ten sposób, ale najprawdopodobniej będzie stojąca, a więc tu pojawi się jeszcze stopa, która również będzie kosztem materiałowym, robocizną. Kto wie, może to będzie początek tej stopy, czyli taki sobie planik, o gdzieś mniej więcej tak będzie to razem wyglądało. To oczywiście nie będzie białe. Jeszcze nie wiem, jak zmienię temu kolor, ale jakoś zmienię, jeśli pozostanę przy tej koncepcji. I tak jak powiedziałem, moja praca po
tak na co dzień, polega na tym, by kolejny element po prostu wpasować w całość tej struktury. No i teraz już pokażę Wam, jak to się robi. Będziemy robić elementy żółte. Potrzebny jest nóż do szkła. Wygląda tak. Mniej więcej widzę, że potrzebuję paski około 2 cm, więc ucinam sobie. Uwielbiam pracować na oko, bez linijek i tego typu rzeczy. Ucinam sobie taki pasek szkła. Po czym staram się dopasować go do tego, co już mam. Tu mam wcześniej ucięty taki kawałek, który wstępnie pasuje, więc będziemy kontynuować. Zwróćcie uwagę, on mniej więcej, raczej mniej niż więcej. Tak. Zaraz. O, mniej więcej pasuje tutaj, ale jak widać jest za długi. W związku jest na tyle za długi, że spróbuję to uciąć po prostu nożem. Mniej więcej na tej wysokości. Ze względu na to, że tu nastąpi takie wygięcie, te elementy będą musiały być coraz większe, ponieważ tu w pewnym momencie nie utrzymamy już tego kształtu, jeżeli ten żółty pasek środkowy nie będzie się tutaj nam rozszerzał. I to są rzeczy, które na bieżąco trzeba po prostu, obserwując poprzedni element i to, co przed nami, decydować się na kształtowanie tego ręcznie. Ponieważ będziemy jechali w górę, więc tutaj zrobimy mniej więcej tak. I tak jak powiedziałem, kawałek jest na tyle duży, że można spróbować to po prostu uciąć nożem. Od kropeczki do kropeczki. Jest na tyle duży, żeby uciąć go nożem, ale na tyle mały, że nie uda się go oderwać palcami. Dlatego skorzystamy z kombinerek i ułamiemy ten kawałek. Jak widać, tutaj troszeczkę zostało, nie ułamał się równo. No i kolejna przymiarka. Jeśli chodzi o tą część, jest praktycznie idealnie. Tutaj troszeczkę za bardzo robi się taki półokrągły, więc spróbujemy go dopasować na szlifierce. Jak widzicie, nadal mówię per wy do siebie samego. No to już kiedyś Wam tłumaczyłem. To takie uczucie, że robię to z Wami, więc my to robimy. Nie czuję się jak papież, ani głowa koronowana. Spokojnie. Tutaj dolna ścianka jest troszeczkę za szeroka, trzeba będzie również ją zeszlifować. Szlifielka to. Uruchamiamy ją, będzie trochę buczeć. Kolejna przymiarka. Jest praktycznie idealnie. Szkło, taki materiał, z którym trzeba się dogadać. Ja oczywiście daleki jestem od nazywania tego, co robię, sztuką. Uważam, że jest to rzemiosło, choć zapewne niektórzy witrażyści tworzą arcydzieła i to już wtedy jest sztuka. Natomiast ja uprawiam rzemiosło, które porównuję do posiadania kota, w przeciwieństwie do posiadania psa. Otóż wszelkie sztuki, jak malarstwo, rzeźbiarstwo, muzyka, wymagają całkowitego panowania nad materią, z którą się pracuje, i mistrzowskiego nadawania jej
wymyślonego przez twórcę charakteru, kształtu, koloru. W przypadku witrażu jest moim zdaniem nieco inaczej. Otóż ze szkłem trzeba się troszkę dogadać. Otóż ono nie pozwala nad sobą w pełni zapanować. Oczywiście, jeżeli mówimy o wykonywaniu prac ze szkłem na zimno. Ono ma swój charakter i trzeba ten charakter brać pod uwagę, pracując ze szkłem. Otóż szkła nie można uciąć jak się chce. Ono ma pewne rządzące pewne prawidła i należy już projektując, planując witraż, brać pod uwagę, że nie wszystko, co narysujemy, uda się w to szkło przenieść. Im bardziej skomplikowane rzeczy się uda, tym większa radość stworzenia. Stąd na przykład tak nietypowy kształt jest swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ szkło, jak wiecie, jest płaskie. Dobrze, wracamy do naszego klosza. By ten element umieścić teraz tutaj, aha, za chwilę będzie potrzebna lutownica, więc ja ją już wezmę, podłączę, niech ona się grzeje, chwilę będzie trochę hałasu. Plątanina kabli. Usiłuję się odnaleźć. Jest. Tu mamy lutownicę. Grzeje się. By połączyć ten element z tymi, które już są w lampie, należy owinąć go taśmą miedzianą, która pozwoli nam to zlutować. Oczywiście musimy osuszyć taki element. Jeśli jest zatłuszczony, a nóż jest nożem olejowym, a więc pokrywa tłuszczem wycięty kawałek, można użyć jakiegoś środka, czy to denaturatu, czy środków do mycia szkła, w celu odtłuszczenia tego elementu. Ja Wam to tutaj robię to przy brzuchu, Wy tego nie widzicie, więc Wam pokażę. I o ile taki element jest w miarę suchy, można go okleić taśmą, o której Wam wspominałem. Można robić to całkowicie ręcznie. Ja używam takiego prostego narzędzia, które mi to ułatwia. Gdzie musi to być idealnie odtłuszczone, bo w przeciwnym razie nie chce się ta taśma lepić. Tutaj trzeba pilnować, żeby nam się ta okleina dolna taśmy nie podwijała. I ucinam. Tak przygotowany element przy użyciu kolejnego narzędzia, które ułatwia. Oczywiście można zrobić to po prostu palcami. Natomiast mam takie narzędzie, które ułatwia to. Trzeba po prostu zagiąć brzegi tej taśmy. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na narożniki, żeby je domknąć. Zawinąć ją na powierzchni tego szkła. Następnym narzędziem, którego będziemy używać, oczywiście ja mam takie kupne, natomiast na początku robiłem to zapalniczką jednorazową. Gładzimy tą folię na szkle w kierunku do środka, ponieważ łatwo ją zedrzeć, tak by ona po prostu była dobrze przyklejona tutaj do szkła. Taśma jest samoprzylepna. Są też taśmy, które się nie lepią. Po wygładzeniu z obu stron. Takiego elementu uzyskujemy
tak ładnie wyglądający kawałek, który, jak widać, mniej więcej pasuje nam do naszego projektu. Sprawdzamy, czy lutownica się zagrzała. Tu jest taki specjalny kamień, którym czyści się groty. O, już syczy, więc jest ciepła. No ja tu mam teraz trochę ciasno, normalnie w takich warunkach nie pracuję, ale ponieważ chcę, żeby kadr obejmował całość moich narzędzi, więc jest to tak trochę wszystko skumulowane i trochę niebezpiecznie, ta lutownica tutaj gorąca jest gdzieś tam z tyłu. Przed przylutowaniem tego elementu należy użyć takiego specjalnego oleju stopnikiem, który sprawia, że ta cyna się lepiej rozprowadza. Oba elementy trzeba pokryć tym. Jeżeli ma się pokaleczone palce, a ma się pokaleczone palce, uwierzcie mi, pracując ze szkłem, to trochę szczypie. I mając już wykonaną taką operację, można przystąpić do lutowania. Często w tej pracy brakuje ręki. Mnóstwo pomysłów, narzędzi rodzi się w trakcie pracy. Nabieramy odrobinę cyny. I moi kochani, to nie jest lutowanie na gotowo. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu złapać te elementy ze sobą, a jednocześnie mieć możliwość szybkiego ich usunięcia w razie, jeżeli uznamy, że coś poszło nie tak, że trzeba coś poprawić. Zaraz Wam pokażę, co może pójść nie tak na przykład. Jest, mamy kolejny element wlutowany. Co może pójść nie tak? No na przykład ta szybka, nie wiem, czy to będzie widać, jest pęknięta. Gdzieś w trakcie formowania tego została naciśnięta i lub przegrzana i pękła sobie i trzeba ją stąd wydostać. Jeżeli te luty są bardzo od razu robione na gotowo, jest bardzo trudno taką poprawkę wprowadzić. Dobrze, żeby ten film nie miał godziny, nie trwał godzinę, to pokażę Wam jeszcze, ponieważ tutaj już element był częściowo gotowy, pokażę Wam, jak robi się to właściwie od początku. Mam tutaj taki kawałek odpadł z wcześniejszego szkła, więc nie będę wycinał z tego paska, z którego wytnę większe elementy. Następny element jest stosunkowo nieduży, więc powinno wystarczyć. No i trzeba jakoś go sobie tutaj wymyślić. Widzę, że tą stroną on by tutaj prawie że pasował. Niewiele mu brakuje. Niewiele mu brakuje. Na pewno na wysokość musi, jeżeli pójdzie o tak, czyli gdzieś tu będzie musiał być ucięty do tego narożnika. I stąd, dotąd oraz gdzieś tu na szerokość. Nóż. Ciasno tu mam. Zaczniemy od ucięcia wysokości. Znowu nie urwało się ten. Można próbować to jeszcze ukruszyć, ale grozi to uszkodzeniem tej płytki, więc zostawimy to do zeszlifowania. Obetniemy sobie nadmiar z tej strony. Tu mam tekturę i to jest trochę źle. Normalnie raczej szkło tnie się na równej, twardej powierzchni, ale ja wiele rzeczy robię źle. Tutaj zostawiłbym to do zeszlifowania, już bym tego nie próbował ciąć nożem. Na wysokość byłoby ok, więc szlifujemy. Szybkie przymierzenie. Widzicie, już ta krawędź by pasowała. No tu musimy te nadmiary zebrać i troszeczkę to jest za grube.
mój sprzęt się poruszył, pewnie obraz wam skakał, wybaczcie. Ale wszystko tu jest improwizowane. Tu trzeba wykonać poważną korektę, ponieważ ta linia musi być poprowadzona bardziej do góry, a więc tutaj to wręcz spróbowałbym to obciąć nożem. Dół zostaje więc od samego narożnika. Próbujemy zwęzić nasz element. Uwielbiam pracę na oko. Co niestety czasami skutkuje tym, że okazuje się, że trzeba po prostu element robić od nowa. Sporo się ułamało, więc teraz tylko szlif. I kolejna przymiarka. O! To jest to. Tu są dwa takie elementy, które po prostu są o wiele węższe niż pozostałe. To oczywiście wynika z drżenia rąk, ale tak już pozostanie. Osuszamy element. Zerknę jak tam z czasem nagrywania, ponieważ nie mam karty, więc boję się, że przerwie. Jest ok, powinien. No i jak tylko usiadłem, to nagrywanie się przerwało. Dlatego ja wlutowałem ten element, który przy was dopasowywałem, oraz następny, myślę, że się nagrywa. A to się już nie nagrywało. Lutownica niestety jest już wyłączona, więc nie będę jej rozgrzewał ponownie, ponieważ dziś niedziela, nie będę już dłużej tego kontynuował. No jeśli tylko będziecie chcieli, to nieraz jeszcze zobaczycie, jak lutuję te elementy. Jak widać, ten film i tak będzie trwał pewnie z godzinę. Wlutowanie na dwóch elementów, w tym jeden był już prawie że przygotowany, no zabrało mi około 10 minut, więc sami pomyślcie, ile trwa wykonanie czegoś takiego. Kochani, kto dotrwał ze mną do tego momentu, temu bardzo dziękuję. Jeśli tylko chcecie, no to nadal będę pokazywał wam, co u mnie w trawie piszczy. Myślę, że będą filmy z krótkich przejażdżek rowerowych, z gotowania, bo nadal gotuję, ale głównie będą to filmy związane z moją pracą, z moim zajęciem. Witraże robione metodą Tiffany'ego to nie wszystko, czym będę się zajmował. Pokażę wam również, jak wykonuję innego rodzaju produkty witraże podobne. Marzy mi się również zajęcie się piaskowaniem szkła, ale do tego muszę w jakiś sposób zdobyć środki na sprzęt i materiał. No a jeżeli wyprawa na koniec życia będzie trwała wystarczająco długo, to może jakiś cruising. No tak czy inaczej myślę, że będzie to dotyczyło szkła. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że spędziliście ze mną ten czas. Piszcie do mnie. No a kto może, niech pomoże. Na stronie pomagam.pl można wspomóc mnie bez względu na to, czy chcecie mieć w domu witraż, czy też nie. Na jakąś cynę, na jakieś szkiełko, na jakieś zużywające się narzędzie. Pa, pa, moi drodzy. I do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Stary chłop, a pierwsze w życiu gołąbki zrobił. To znaczy, zrobił to za dużo powiedziane. Jeszcze trzeba je udusić. Ale jak do tej pory wszystko idzie dobrze.